22 września na Placu Jagiellońskim w Radomiu odbyła się impreza promująca Dzień bez samochodu. Na miejscu obejrzeć można było m.in. wystawę nietypowych rowerów czy zabytkowe samochody odrestaurowane przez uczniów Radomskiej Szkoły Samochodowej. Jedną z głównych atrakcji imprezy była historyczna przejażdżka z przewodnikiem kultowym autobusem tzw. Ogórkiem. Panie dyrektorze, fajna przeróbka tego maluszka. Kto był pomysłodawcą, skąd środki i właściwie jak takich rzeczy się dokonuje? Muszę powiedzieć, panie redaktorze, że my takich przeróbek mamy kilka w swoich zasobach. Ten obecny za mną maluch, czyli Fiat 126P, został wykonany w tej postaci przez uczniów naszej szkoły. Dosyć prężnie działa u nas koło miłośników pojazdów, w tym również i zabytkowych pojazdów. I na warsztatach szkolnych pod opieką wykwalifikowanych nauczycieli warsztatowych dokonaliśmy przeróbki malucha do takiej wersji cabrio. Skąd środki? No środki pozyskiwaliśmy oczywiście z rady rodziców. Tu tak naprawdę wiele pieniędzy nie było nam potrzebne, natomiast dużo pracy należało włożyć. No i to zostało wykonane, myślę, z dużym powodzeniem. Pomogła nam również w pewnym zakresie szkoła zaprzyjaźniona z nami. Uczennice w szkole, na warsztatach szkoły skórzanki tak zwanej wykonały poszycia pokrowce do siedzeń. Mamy kilka, jak zaznaczyłem, pojazdów, bo poza tym maluchem również odrestaurowana Skoda Octavia z 60 roku, Syrena, czy przygotowywany obecnie Fiat 125P. Również na dzisiejszej ekspozycji znajdują się motocykle, w tym stary, zabytkowy Iż, Komar. Tak jak powiedziałem, dosyć prężne koło, duże zaangażowanie nauczycieli i uczniów, którzy parają się taką właśnie dziedziną. Ile kosztowało odnowienie tego maluszka? Powiem szczerze, że nie dokonywaliśmy takiej kalkulacji, bo tak naprawdę chodziło o spełnienie swoich marzeń. Jest to niejako hobby i przyjemności nie liczymy, nie przeliczamy na środki finansowe, na pieniądze. Nie były to duże kwoty. Samochód umalowano u znajomego, zaprzyjaźnionego ze szkołą, pana Józefa Mazura. Wiele prac wykonane, tak jak powiedziałem, u nas w szkole, na warsztatach szkolnych. Także koszty nie są wielkie. Jeżeli ktoś chce dokonywać takich przeróbek, troszkę się na tym zna, to naprawdę nie jest to nic trudnego. Dziękuję bardzo. Tutaj z boku nas jest tradycja, a za nami jest nowoczesność. Ta nowoczesność jest na razie wypożyczona. Tak, na razie testujemy. Jest to wspaniały autobus. Bardzo byśmy chcieli, żeby te autobusy zasiliły naszą spółkę, ponieważ są one i oszczędne, i ekologiczne. To jest bardzo ważne dwa elementy. Oby kiedyś się udało. Koszt tych samochodów jest bardzo duży. Liczymy na to, że tak jak ściana wschodnia może korzystać z ogromnych pieniędzy unijnych na innowacje, tak, mamy nadzieję, że również nam się uda skorzystać z jakiegoś programu. Pytanie, które zada sobie pewnie każdy użytkownik autobusu, czy za to zapłacimy więcej za bilety? No jeżeli to są oszczędne autobusy, to teoretycznie wychodziłoby, że nie. Miejmy świadomość, że na cenę biletów składa się wiele składników. W tym najważniejszy to chyba koszt paliwa. Koszt paliwa, którym to urządzenie jest napędzane. Niestety te koszty cały czas rosną, ale oszczędne autobusy może umożliwią nam, żeby te ceny już więcej nie rosły. W takim razie pytanie kolejne. Czym jest zasilane to cudeńko? To jest samochód hybrydowy, więc jak na
nazwa wskazuje, prąd, gaz, ale ja bym o dane techniczne prosił, żeby rozmawiać z prezesem MPK, on najlepiej je przedstawi. Zresztą oni od jakiegoś czasu testują te samochody, więc bardzo możliwe, że powiedziałby o faktycznych efektach, mógłby porównać użytkowanie tych autobusów, które w tej chwili użytkujemy, do kosztów użytkowania tego autobusu. Hipotetycznie zakładając, że miasto kupi taki autobus, ile trzeba za niego naszykować pieniędzy? Znaczy ja na razie o samym zakupie bym nie chciał mówić, bo tak jak mówię, czekamy na możliwość wsparcia zakupu środkami unijnymi, bo to są ogromne koszty. Koszt takiego autobusu to ponad 1 500 000, więc no nie mówimy o tanim urządzeniu i dopóki chyba nie będzie jakichś środków unijnych, trudno mówić o zakupie. Dziękuję bardzo. Dzisiaj obchodzimy Dzień Komunikacji Miejskiej. Znajdujemy się właśnie w autobusie tak zwanym Ogórku, który jeździł po naszych drogach w latach 60., 70., a także 80. Za chwileczkę odbędziemy taką krótką podróż w historię, przez którą przeprowadzi nas oczywiście przewodnik. Jak zawsze pokażemy Państwu relacje z tego, co tu będzie się działo. Witam Państwa bardzo serdecznie na wycieczce po Radomiu, takiej nietypowej wycieczce. Ja nazywam się Ewa Kutyła, jestem przewodnikiem terenowym oddziału miejskiego PTTK w Radomiu, a na co dzień nauczycielem w liceum imienia Mikołaja Kopernika. Właśnie skończyliśmy wycieczkę po Radomiu. Był to historyczny przejazd, bardzo wartościowy. Swoją drogą zastanawiam się, czy te autobusy, które obecnie są produkowane, dożyją takiego wieku jak ten Ogórek i oczywiście, czy będą nadal takie sprawne. Zapraszamy do Radomia i zapraszamy do zwiedzenia tego miasta, bo to bardzo piękne miasto.